Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga Górowianka. Niedawno polecałam Wam komiks Przyjaciółki. Przyjaciółki był komiksem takim bardzo poważnym, pokazującym, jak wykluczenie z grupy rówieśniczej może negatywnie odbić się na psychice młodego człowieka. Tym razem kumpelki. I to kumpelki przede wszystkim znanego twórcy Kalzenowe, znanego z Sisters, młodych bogów, no i wielu innych, typu Kasia i Kot. Te komiksy wasze dzieciaki znają, lubią, czytają. Tym razem kumpelki. Kumpelki to taka grupka dziewczyn, w którą łączy postać Jessiki. Każda z bohaterek jest inna, każda prezentuje inne wartości, inny styl ubierania się, przynależy do innej grupy etnicznej, ale też i subkulturowej. Pokazuje tutaj twórca, że różnorodność może być piękna, ale do czasu, kiedy pokazuje feministkę. No i tutaj mamy stereotypowe, mizoginistyczne, szowinistyczne, patriarchalne spojrzenie, że kobieta to jednak musi być odpowiednio, mieć odpowiednie cechy. I dopóki inne bohaterki nie były feministkami, to te inne cechy nikomu nie przeszkadzały. Oczywiście tylko przeszkadzają w przypadku feministki. No i tu jest taki mały bubble komiksowy. Całość wygląda fajnie, całość zapowiada się świetnie, ale ten antyfeministyczny bełkot na jednej stronie jest straszny i niszczy całą koncepcję równości, asertywności, pokazywania, że każdy może robić to, co chce. No jeśli mówimy o tym, że każdy może robić to, co chce, to jest to feminizm. Bez narzucania ról kulturowych. Jeśli pokazujemy dziewczynę, która może ćwiczyć na siłowni i być kulturystką, no to mamy tu feminizm. A później plucie na feminizm w postaci, bo nie ogoliła sobie pach. Jeśli decydowanie o ciele i swoich zajęciach, to konsekwentnie, bez dyskryminowania. I tu bardzo mi się to nie podoba, to plucie. Więc jestem tak troszeczkę zniesmaczona. Całość ogólnie wypada fajnie, bo bohaterka jest asertywna i to mi się tu podobało. Nie wiem, czy polecić, ale do zobaczenia.